Ludzie przez ostatnie kilka lat byli bardzo mocno zaangażowani w pracę i w rozwój osobisty i po tych kilku latach spędzonych w tym rozwoju zrozumieli, że to jednak nie tędy droga. Że prawdziwe życie jest tam, gdzie mamy tą chwilę dla siebie, dla bliskich, dla rodziny. Mamy ten czas, w którym możemy żyć, a nie tylko pracować, rozwijać się za wszelką cenę. Przynajmniej tak było w moim przypadku i widzę, że dużo moich znajomych też właśnie w ten sposób zaczęło teraz podchodzić do życia. A po jaką ty literaturę, książki najchętniej, najczęściej sięgasz? Jeśli mam być szczery, to na mojej półce stoi głównie Harry Potter i Wiedźmin, czyli tematyka taka, no oczywiście fantastyka, fantazy. Niektórzy mówią książki dla dzieci, aczkolwiek jest to świat, do którego można uciec, w którym można utonąć, w którym można się zagłębić i który całkowicie oddziela nas od tego świata, w którym żyjemy na co dzień. I myślę, że to jest ta rzecz, która mnie tak bardzo wciągnęła akurat w tę tematykę. Aczkolwiek teraz coraz częściej sięgam po książki tak zwane użyteczne, czyli po książki, z których jestem w stanie coś wyciągnąć więcej niż fajną historyjkę. Czyli książki biznesowe, książki związane z finansami, książki związane z rozwojem osobistym, duchowym. Coraz częściej chyba idę w tym kierunku.